Jakiej wielkości magazyn do mojej instalacji? Pyta kolega Grzegorz. Kolega ma 12 paneli 460 W, no i w związku z tym, że chciałby to troszkę off-gridowo latem pojechać, to się zastanawia, jakiej wielkości magazynu on potrzebuje, bo może część rzeczy włączyć w dzień, ale nie wszystkie w dzień i tak dalej. Stary, 5 kW mniej więcej masz na dachu, nie? 5 kW, czy tam 5 z kawałkiem, razy 10 godzin letniego słońca, to masz 50 kWh dziennej produkcji. Więc tutaj nie ma problemu, żeby magazyn zmagazynował to, co ty wyprodukujesz, bo to musiałby być naprawdę duży magazyn. Większym dowcipem jest, które zużycia jesteś w stanie przełożyć na dzień, a które zużycia musisz mieć w nocy. No bo jeżeli mówisz, że pralkę, zmywarkę jesteś w stanie uruchamiać w ciągu dnia, to tak naprawdę twoje zużycie poza okresem, kiedy jest słońce, to będzie 10-15 kWh, tak totalnie na maks. A według mnie 5 kWh powinno ci na wszystko wystarczyć. No bo mówisz, że będziesz potrzebował ekspresu do kawy, będziesz potrzebował telewizji, oświetlenia i tak dalej, to są wszystko niewielkie zużycia. Jeżeli słońce teraz operuje nieźle do 18, to magazyn 5 kWh w zupełności wystarczy, czyli 100 amperogodzin, 48 V, 100 amperogodzin, 51,2. Gdybyś zdecydował się na magazyn LiFePO 4, kolega Wojtek, to się powtarza już od kilku razy, czym zastąpić sterownik do magazynu energii do Huawei'a, jak to zrobić? Stary, przy tych kosztach, jakie są w Huawei'owych magazynach, jakie są w dostosowywaniu magazynów energii, czy tam akumulatorów, żeby uzyskać napięcia, z którymi pracują Huawei'e, to serio, serio, totalnie tego nie rozumiem. 48-woltowy magazyn, i to wcale taki nie najtańszy, bo zgłosiła się w tej chwili polska firma, która na hasło For Energy daje 30% upustu na magazyny energii. Tu masz link pod spodem. To w tym momencie za 1495 kupujesz off-gridowy czy tam hybrydowy inwerter, do tego kupujesz taki magazyn 48-woltowy, 5 kWh albo kilka takich magazynów, wtedy masz 5, 10, 15 czy 20 kWh, ile tylko zechcesz. I w tym momencie potrzebujesz tylko sterownika kolegi Maćka, czyli czegoś, co spowoduje, że w momencie jak słońce świeci i twój Huawei produkuje energię, to w tym momencie włączy się inwerter hybrydowy i zacznie z sieci tą wyprodukowaną przez Huawei'a energią ładować akumulatory. A skąd on będzie wiedział, jaka będzie moc? Normalnie wstajesz rano i sprawdzasz, przy jakim natężeniu światła Huawei zaczyna dawać na przykład 2 kW z wyświetlacza Huawei'a. I w tym momencie na tym sterowniku zemelowskim ustawiasz, że to ma być moment zadziałania. I to ma być moment, w którym pojawi się napięcie na gniazdku, do którego jest wpięty chiński hybrydowy inwerter. Rozumiesz? A on ma ustalone, że on ma 40 amperami na przykład ładować twoje akumulatory czy tam twoje baterie. I tyle. I już i masz sprawę załatwioną. Mało tego, nie będziesz podnosił napięcia w sieci, więc u ciebie będą dużo mniej będzie wyłączeń. Kolega Radek, panele w pętli, bo instalatorzy mu, ma dwa stringi, instalatorzy mu niestety, nie wiadomo, płaci się naprawdę duże pieniądze instalatorom. Wyobraźcie sobie, że spieli mu cztery panele z warciem w pętli. I jemu teraz pokazuje inwerter zupełnie inną produkcję na tych dwóch stringach. Kolego, pierwsze i najważniejsze, czy zresetowałeś inwerter? Jeżeli nie, to ci sami instalatorzy, którzy ci tam narobili błędów i kaszany, mają przyjść i ten inwerter zresetować do zera, zresetować jego produkcję. Pewnie będą się przed tym bronić, ale wymuś to. Po drugie,
Z panelami jest tak, że one i na zwarciu, i na rozwarciu tak naprawdę nie powinny mieć problemów. Natomiast nie powinny. Słuchaj, tam jest tak, że ten prąd wzrasta do bardzo dużych wartości, do prądu zwarcia, ale za to napięcie spada bardzo, bardzo nisko, nie? Czyli napięcie spada w pobliżu zera. W związku z tym moc, która jest przepływana na zwarciu, na zwarciu tych czterech paneli, jest relatywnie nieduża. Natomiast czy ta nieduża moc mimo wszystko nie odłożyła się na którymś z tych paneli i nie zrobiła kłopotu? Wiesz, to jest ich wina. Masz teraz słońce, zmuś, żeby przyszli i zrobili ci zdjęcia termowizyjne tego stringu paneli, na którym było zwarcie. No bo my w tej chwili, wiesz, prowadzimy taką diagnostykę pacjenta na odległość. Ja obstawiam, że winny jest ten PPT w inwerterze, że trzeba zresetować inwerter. Natomiast czy to wystarczy? Jeżeli dysponujesz miernikiem, który ma zakres DC 2000 V, czyli jest w stanie zmierzyć ci tam te twoje 600 czy 700 V, ile masz na stringu, to w tym momencie odepnij oba stringi od inwertera i sprawdź napięcie rozwarcia, jakie mają, a dwa, że to już w inwerterze jesteś w stanie zrobić. W momencie, kiedy one oba pracują, sprawdź, jakie mają napięcie pracy. Czy napięcie pracy różni się czymkolwiek. No i trzy, że z takich prostych rzeczy, które możesz zrobić ty, to zamień stringi miejscami w inwerterze. Mam nadzieję, że to wystarczy, ale ja obstawiam, że restart inwertera zrobi tak. Kolega Skyrim87, pytanie: wiatrak plus grzanie wody. Wiatrak plus grzanie wody to robi ci każdy sterownik. Jaka grzałka, pyta kolega, jaki wiatrak, jaki sterownik. Słuchaj, my nie instalujemy wiatraka pod grzanie wody, dlatego że koszt instalacji jest za duży w stosunku do odbioru w grzanie wody. Bo odbiór grzałkowy, kilowatogodzina ciepła, jest 2-3-krotnie tańsza niż kilowatogodzina energii elektrycznej. Rozumiesz? Czyli gdybyś nagrzał to gazem, nagrzał to węglem, nagrzał to drewnem, to w tym momencie koszt kilowatogodziny jest dużo niższy niż koszt kilowatogodziny elektrycznej. Dlatego bardziej opłaca nam się zużywać tę energię jako energię elektryczną. Ale jeżeli byś chciał, to w tym momencie najprostszym rozwiązaniem jest elektrownia wiatrowa o napięciu 220, prostujemy to i wrzucamy na jakikolwiek sterownik dla grzałek fotowoltaiki albo zamawiamy sterownik dla grzałek u pana Zbyszka czy pana Wojtka i zasilamy tym normalną grzałkę 220, ewentualnie dwie grzałki 220, jeżeli moc elektrowni jest zbyt duża, a jest szansa, że jak będzie silny wiatr, to na przykład będzie zbyt duża. I sorry, ale nie odpowiem ci na to od tak, dlatego że każdy ma inne warunki. Inne grzałki będziemy dobierali do wysokonapięciowej elektrowni 10 kW, no bo tam będziemy używali grzałek 400 V. I to nie pojedynczo. Będziemy je spinali w szereg po to, żeby uzyskać grzałkę 800 V. A innych grzałek będziemy używali dla 1-kilowatowej elektrowni 48 V. I tam też możemy użyć grzałek 220 V, ale za to będziemy spinali je równolegle, tak żeby po prostu zmniejszyć opór. Więc jeżeli potrzebujesz konkretnie, to powiedz, jaka moc cię interesuje, gdzie to będziesz instalował. No bo inaczej to wiesz co, no jakby ja ci doradzę, żebyś zainstalował elektrownię 2 kW, a się okaże, że ty chcesz nagrzać wodę w całym hotelu. No to stary, no tak się nie da. Kolega Adam i sterownik Victrona do 48-woltowej elektrowni. To jest sterownik PWM, więc jak najbardziej spokojnie możesz to podpiąć. Natomiast 500 zł to wcale nie jest tak bardzo tanio. Okej, jeżeli masz do Victrona zaufanie, no to
jakby nie będę z tobą dyskutował. Spokojnie możesz to podpiąć do 48-woltowego, do 48-woltowej elektrowni. Zanim kupisz sterownik, to ja bym sprawdził, do jakich napięć rozkręca się elektrownia bez oporu. Dlatego, że widzisz, tutaj jest taki problem, że niejednemu psu burek i mnóstwo firm nazywa elektrownie elektrowniami 48V, a ich napięcia robocze czy napięcia rozwarcia są zupełnie różne. A z mojego doświadczenia, jak masz trzy fazy wychodzące z elektrowni wiatrowej, przełącz sobie swój miernik na prąd zmienny i zmierz międzyfazowe na jednej z faz przy obrotach nominalnych. Obroty nominalne, no to już w zależności od długości śmigła, jeżeli mówisz o 48-woltowej wersji, to mam wrażenie, że tutaj będzie to 500-600 obrotów, czyli każda wiertarka da. Nie musisz tego nawet mocno zabezpieczać przy pomiarze, bo nie będziesz odbierał żadnej mocy. Chodzi ci tylko o sprawdzenie i uwaga, ustaw tutaj na najwyższy możliwy zakres prądu zmiennego, bo to będzie bez obciążenia, więc będzie dosyć dużo. I ta wartość, którą sczytasz, to będzie mniej więcej wartość po stronie DC pod obciążeniem. I to ci już dużo powie, dlatego że jeżeli tam będzie powyżej 100 V międzyfazowego, tak, będzie 120-140 V, w tym momencie będzie problem, dlatego że jeżeli PWM będzie próbował to zbić do 60 gdzieś, bo to oznacza, że elektrownia nigdy się na te 500 obrotów nie wkręci, no a to oznacza, że będziesz miał mniejsze produkcje. W tym momencie trzeba brać inny sterownik. Kolega Mateusz i używane panele i ładowanie 24V, ale przy ładowaniu 48V będzie podobnie. Czyli panele powinny mieć jak najbliżej 30V napięcie pracy, bo 24 to my ładujemy 28,8, nie? Czyli 29. Musimy liczyć na dwa spadki. Spadek na przewodach to raz, ale spadek na sterowniku PWM również istnieje. Czyli nawet jeżeli tam są niezłe tranzystory, to opór na tranzystorze jest od 6 do 30 miliomów, więc nie jest to zerowa wartość. Dlatego nie kupujemy niczego, co ma tam 28-27V. Czy używane panele? Tak. Ja jestem za używanymi panelami, jeżeli kupimy je tanio. Jeżeli, wiesz co, cena jest powyżej 1,20 zł za watt w piku, to ja bym już nie kupował, dlatego że my w ten sposób szkodzimy sami sobie. Nie! 1,20 zł to jest bardzo dobra cena. Ty, człowieku handlujący, dostajesz te panele z farmy w Niemczech za darmo, jeszcze ci zapłacili, żebyś je zdjął. Nie ma powodu, żebyśmy przepłacali, tym bardziej, że cena w Chinach jest w tej chwili poniżej 17 centów za watt w piku, dolar spadł, więc nie. 1,20 zł to jest maksimum, co możemy zapłacić. Co do jakości paneli, to jeżeli pojedziesz tam na miejsce, to oczywiście możesz położyć na słońcu, czy tam ustawić prostopadle do słońca i pomierzyć prądy zwarcia i będziesz wiedział, jaka jest jakość. Ale jak cena jest dobra, to chyba nie ma sensu dla 10 paneli jeździć, wiesz, kilkuset kilometrów. To zamontować jest dobra cena, jak za 5 czy 10 lat będzie jakiś przełom w panelach, powstaną tańsze panele o większej wydajności, w tym momencie je sobie wymienisz. A w tym czasie tak tanio kupione panele po prostu ci się zwrócą. Kolega SL w sprawie projektu, słuchaj, pytanie, czy ty jesteś w stanie dobrać i zaprojektować układ off-grid do domu? Tak, jakbym tobie przysłał projekt, oczywiście zapłacę. Stary. To jest pytanie, które się od jakiegoś czasu powtarza i ja ciągle szukam, z kim można się dogadać, kto ma jednocześnie w ofercie dobre panele, kto ma jednocześnie ma albo będzie miał magazyny. No bo tutaj rozmawialiśmy z Woltem, ciągle nie mam odpowiedzi. Wolt, do roboty. I kto ma fajne inwertery i jak to wszystko połączyć, bo
tak mi się wydaje, że brakuje nam takiego projektu, może jako open source'owy projekt. Wiesz, to w zasadzie jest prosta rzecz, kiedy się już wie, jak to zrobić, a rozumiem, że jest ciężka do wykombinowania, kiedy robisz to po raz pierwszy w życiu. Postaram się zrobić taki projekt na stronie, tylko będę miał prośbę o pomoc, wiesz, o to, żebyśmy napisali, jakie mamy zapotrzebowania w domu, jakie mamy uwarunkowania a propos ogrzewania, bo wiesz, ja mogę wymyśleć z głowy, czyli z niczego, jaki to system ma być. Ale tak naprawdę potem się okaże, że ty masz na przykład czterospadowy dach z mansardami i nie ma możliwości umieszczenia tam więcej niż 2 kW paneli i dla ciebie to było oczywiste. Dla mnie z kolei przy dzisiejszych cenach paneli, jeżeli ktokolwiek ma już tam wchodzić na górę, nie robimy tego na wiacie, chociaż ja i tak bym robił na wiacie, to w tym momencie umieszczanie mniej niż 4 nie ma za wielkiego sensu też dla domu. Więc po prostu spróbujmy się w tej sprawie skomunikować. Ja zrobię taki wstępny projekt i tym razem to bym po prostu prosił o krytykę, że a to dla mnie za mało, a to dla mnie za dużo, a to ja chcę inaczej. Kolega Arek prosi o firmę, która mogłaby pomóc rozbudować instalację PV o wiatrach. Stary, w tej chwili nie ma. Nie ma, właśnie widzisz, zobaczymy, jak się uda Marcinowi i kolegom, dlatego że tam w grupie, która bierze pierwsze elektrownie wiatrowe, pojawiło się kilku kolegów, którzy też chcieliby się zająć instalacjami. I w momencie, kiedy oni te elektrownie dostaną, już zamontują, zlikwidujemy pierwsze błędy, nieporozumienia, albo pochwalimy, że o kurde, robiłeś to po raz pierwszy w życiu, a w ogóle stary, jest genialnie. I w tym momencie z tego wyklują się firmy, które będę mógł polecić. Dlatego, że w tej chwili na 100% wiem, że nie ma nikogo takiego. I kolega Marcin, chciałem się dowiedzieć więcej na temat elektrowni wiatrowych przydomowych. Jak to wygląda pod względem prawnym, montaż na budynku, ile można wiatraków zamontować, czy jest tylko system off-grid, czy ostateczność sieci, interesowałaby mnie instalacja, żeby zniwelować zużycie prądu w okresie zimowym, pompa ciepła, maksymalna moc około 7 amper na 3 fazach, jaki byłby koszt takiej elektrowni? To nie jest tak. Pompa ciepła, jaką ma moc maksymalną, to określa tylko, jaki może być inwerter. Jaki musisz mieć inwerter, żeby tą pompę zasilić. Pompa ciepła nie może chodzić tylko wtedy, kiedy wieje. Także i tak musisz mieć i magazyn energii, i inwerter, i najlepiej jeszcze inwerter on-gridowy. Ile maksymalnie wiatraków na budynku? Instalacja, mała instalacja kończy się na 50 kW mocy wpiętej, nie? Więc tutaj odpowiadasz sobie sam. Nie ma ograniczeń, ile może być elektrowni. Pionowych możesz stawiać milion. To i tak moc końcowa będzie zero, więc nie ma różnicy. Ile od budynku? To jest prawo budowlane. Jest tak nielogiczne, że to jest prawo kaduka. W każdym starostwie powiatowym, w każdym wydziale architektury odpowiedzą ci inaczej. Nie ma wymagań. Ja zalecam stawianie przyklejonych do budynku, dlatego że wtedy urzędnik ma łatwiej, żeby przymknąć oko, że ona wchodzi w skład budynku. Jeżeli większa, jeżeli mniejsza, to po prostu stawiasz na dachu. Kolega Wojtek, jak będzie pan tworzył grupy zakupowe, to poproszę o info a propos off-gridowych zakupów. Czy może ma pan kogoś w okolicach Białej Podlaski, kto może Białej Podlaskiej, tak, kto może taką instalację uruchomić? Pozdrawiam serdecznie. Wiesz co, kolego, jest tak, że zacząłem rozmowy z Woltem a propos takich mniejszych instalacji, czyli
balkon kamper plus działka sprzedawanych jako zestaw. Tak, żebyśmy mogli na przykład zrobić do tego instrukcję obsługi, jak to samemu zamontować. Kupujesz, montujesz i jest gotowe. Nie znam nikogo, kto mógłby takie rzeczy montować, dlatego że no z instalatorami jest tak, że dzięki dopłatom, na które się wszyscy składamy, ceny są wysokie, jakość jest niska, konkurencji nie ma, więc ciężko mi kogokolwiek polecić, czy w Białej Podlaskiej, czy gdziekolwiek indziej. Natomiast to są proste instalacje i postaram się zrobić do tych instalacji, które już będą, na tyle porządną instrukcję obsługi i montażu, żebyś, jeżeli nie chcesz robić tego sam, to był w stanie przypilnować pana Henia, żeby nie połączył ci czterech paneli w kółko, nie? Kolega Piotr, proszę o wsparcie. Zastanawiam się pomiędzy zakupem turbiny wiatrowej albo paneli fotowoltaicznych 5 kW mocy. Obecnie posiadam instalację 9 kW na dachu, ale w tym roku podczas rozliczenia zabraknie mi niecałe 5,9 MWh, czyli dokładnie tyle, ile wyprodukowałoby albo 5-kilowatowa elektrownia, albo 5 kW paneli. Posiadam falownik Sofar 11 KTL, czyli 14,6 kW mocy, cool, czyli mam zapas na dodatkowe 5,5 kW. Działka ma 34 ary, prawie brak zabudowań. Zastanawiam się nad turbiną, czy uda się podpiąć pod falownik, czy to w ogóle ma sens. Wiesz co, czy uda się podpiąć pod falownik, to zależy, czy będziesz miał wolny string. Ten falownik akceptuje wyższe napięcia, więc ja bym szedł w elektrownię na 380 V. I tak naprawdę różnica w cenie jest na tyle mała, że ona pomiędzy elektrownią 5 a 10 kW, że już przy kosztach całkowitych, łącznie z montażem, to ona będzie maksimum 20% różnicy przy dwukrotnej różnicy w produkcji. Więc ja bym szedł w elektrownię 10 kW, sterownik prostujący i na tego Sofara i już. Z tym, że ja nie wiem, czy rozbudowa instalacji nie spowoduje u ciebie pogorszenie warunków skupu, bo czy ty jesteś na netbillingu, czy jesteś jeszcze na starym prosumencie, więc to wszystko musisz przeanalizować. W razie, gdybyś nie mógł przekroczyć oddawania 10 kW, to ja bym to zrobił dołączając do tego inwertera, który masz, inwerter off-gridowy, magazyn plus, ewentualnie zrzucając jeszcze na ogrzewanie domu. Przyjmijmy najtrudniejszą sytuację, jesteś na starym prosumencie, chcesz na nim zostać, opłaca ci się to. Jakakolwiek rozbudowa instalacji spowoduje zmianę warunków, w tym momencie i tak podłączyłbym elektrownię wiatrową do inwertera Solar Sofar, tylko że zapewniłbym odbiór dodatkowej energii tak, żeby nigdy nie przekraczać produkcji 10 kW. I tyle. Kolega Marcin i domek na zgłoszenie w górach. 7x5 plus antresola, 55 metrów kwadratowych i czy na pewno klimatyzatory to są najlepsze do tego, żeby to ogrzewać. Stary, w zasadzie nie masz wyboru, bo okej, jak będzie na zewnątrz minus 10, to sprawność klimatyzatora jest żadna, czyli nawet takiej w miarę niezłej pompy ciepła sprawność jest żadna, więc tak naprawdę w tym momencie, czy będziesz to grzał klimatyzatorem, czy będziesz to grzał grzałką, to grzałką wyjdzie ci to samo. Kolega chce tego domku używać tylko w weekendy. I tutaj pojawia się zastosowanie dla mat grzejnych. Nie wydawaj za dużo na maty grzejne, one wszystkie mają tą samą sprawność 100%. Każda. I ta najtańsza, i ta najdroższa. Dlaczego maty grzejne są lepsze niż takie normalne grzejniki? Dlatego, że masz natychmiastowe ciepło z promiennika podczerwieni. O co chodzi? Na przykład dom przez cały tydzień miał minus 5, nie?
wchodzisz do tego domu, czy zero powiedzmy, trzymasz powyżej zera, żeby woda nie zamarzła. Wchodzisz do domu, zanim odczujesz ciepło z grzejnika, musi się nagrzać cały pokój, musi się nagrzać powietrze w całym pokoju. W momencie promiennik podczerwieni, mata grzejna, działa tak jak żarówka, czyli świeci na ciebie ciepło. Co z tego, że w pokoju ciągle będzie koło zera stopni, skoro na tobie, kiedy staniesz tak jakbyś, co z tego, że w pokoju za lampą jest ciemno, skoro przed lampą jest jasno. I tutaj tak samo. Za grzejnikiem, czyli na ścianie na przykład, czy gdzieś tam, będzie ciągle te zero stopni przez dłuższy czas, ale ty już będziesz czuł ciepło. Więc nawet jeżeli myślisz o tym, żeby założyć klimatyzatory, to i tak potrzebujesz czegoś, co cię zagrzeje w ujemnych temperaturach od razu, jak do tego domu wejdziesz. Od razu, jak zejdziesz ze stoku, czy tam przyjedziesz skądś tam z samochodem na weekend, no to nie chcesz chodzić opatulony. Więc w tym momencie to jest genialne miejsce do używania mat grzejnych. Czym bym utrzymywał te temperatury powyżej zera? Najtaniej będzie to utrzymywać powietrznymi pompami ciepła, czyli klimatyzatorami. Dwa, że dużo mniejsze niebezpieczeństwo awarii. Dlatego, że wiesz co, jeżeli po pierwsze, zobacz jaki dużym kosztem jest robienie ogrzewania podłogowego, jakiegokolwiek ogrzewania bazującego na instalacji wodnej. A po drugie, jeżeli zostawiasz to na cały tydzień, niech będzie awaria energetyczna. Na kilka dni. W ujemnej temperaturze. Co się dzieje? No te rury wszystkie pękają, zalewa ci dom. Bez sensu totalnie. Klimatyzatory tyle, że się nie włączą. Rozumiesz? I już. Przyjeżdżasz, odpalasz generator, podłączasz klimatyzatory i poszło. Więc według mnie akurat do takiej instalacji to jest po prostu idealne rozwiązanie. Dwa klimatyzatory. Zresztą byłem ostatnio u kolegi w świeżo wybudowanym, przepięknym domu drewnianym. W starej technologii takiej, której podobno już nikt nie robi. I on sobie na ogrzewanie założył po prostu dwa klimatyzatory i już. I wystarcza, bo to jest dobrze zbudowany dom drewniany. Adam, pozdrawiam. I tyle. Wszystkie inne pytania na forum najlepiej, dlatego że tam nie znikną. Tutaj w komentarzach niestety YouTube robi tak, że mi co chwila pokazuje tylko komentarze, na które nie odpowiedziałem, więc potem godzinami muszę szukać. Jak komuś tylko zaserduszkowałem, że tak, to jest bardzo dobre pytanie, to potem już tego komentarza nie widzę. Więc wszystkie komentarze na forum, na mailu, a jak nie możesz, to dawaj tutaj